Witam na kanale Zdób to sam, czyli jak nie zepsujesz, to się nauczysz, porady praktyczne. Dzisiaj pokażę, jak wymienić fleczki w butach, ale to nie takie fleczki, obcas szeroki się podważa cały nożem czy tam czymś śrubokrętem. Chodzi dokładnie o but typu szpilka. Obcas jest już totalnie, jak to się mówi, zdeptany, już widać metal. Wiadomo, że tego się już nie uratuje. Trzeba to po prostu wyciągnąć. Pseudoznawcy, pseudoszewcy wiercą, wbijają gwoździe, cudują, rozwiertują. W środku obcasa jest tulejka metalowa i wiercąc wytwarza się temperatura, powodując to, że ta zatopiona tulejka po prostu się wykręca lub obcas się topi w tym miejscu. Sprawa wygląda bardzo prosto. Trzeba mieć tylko specjalne takie szczypce, takie kleszcze. I ta płaszczyzna tutaj bardziej wypukła. O. Im ta płaszczyzna bardziej wypukła, tutaj równa, wtedy łatwiej się po prostu chwyta. Chwyt musi być pewny, równy. Zaraz zademonstruję, jak to wygląda. Oczywiście musimy ściągnąć zdeptany flek. O. W tym przypadku to jeszcze nie wygląda najgorzej, bo jakby nie było, jeszcze nam coś tutaj zostało. Elementy metalowe, które po prostu jest zatopiona guma, plastik, w zależności kauczuk, z czego to jest zrobione. O co w tym wszystkim chodzi? Dobry jeden chwyt, jak najniżej łapiemy. Zawsze tu jest ta część jeszcze, która jest zatopiona, akurat tu jeszcze jest w całości, a później zostaje nam taki pierścień, taki krążek z samego dołu zostaje. I gdyby nawet to było zdeptane, nie ma problemu. Musimy pewnym chwytem złapać dokładnie za ten pierścień, mocno ściś, co się nam wbije, i lekko kręcąc prawo w lewo pociągamy do góry, żeby nam się zrobiła luka. I tu już teraz się zrobiła po prostu taka szczelina pomiędzy obcasem a metalową częścią fleczka, co nam pomaga głębiej teraz zanurzyć pomiędzy to. O. I już po prostu jest to nasze. Nowy fleczek. Proszę bardzo. Kwestia teraz wbicia. O, coś twardego. Nie o płytki, nie o kafelki. Żeby nie było. Wbijamy i jest już jeden gotowy. Mamy drugi. Znowu chwytamy bokiem, ściągamy, w tym przypadku mówię, został nam ten szpień jeszcze, na który można złapać, ale ja nawet ten szpień wam, kurczę, wezmę te gorsze, te kleszcze, te szczypce, ja wam go obetnę. Żeby go nie było twarde. O, wyłamie. Proszę bardzo, nie ma. Tu już nie ma za co złapać. Jak mówiłem, jest ten pierścień. Ważne jest, żeby były tutaj lekko wypukłe, żeby ten element nie był tak jak w przypadku tych, on ma tak lekko później te oszcza załamane do środka. I pewnym chwytem musimy złapać za ten kołnierz. Mocno musimy ścisnąć, żeby nam się po prostu wbiło. I prawo, lewo i pociągamy do góry, żeby nam się zrobił luz. O. Już jest wyciągnięty.
Jeszcze powiem o innej sprawie. Jeżeli mamy tak, że rzeczywiście by wyszło nam tak, że bardzo mocno, nawet już ten kołnierz jest bardzo mocno ścięty, co jeszcze nie było, żeby mi się po prostu nie udało. Udać to się może, nie wiem. Fachowiec zawsze sobie poradzi, da rady. Jest jeszcze coś takiego, że można lekko pilnikiem iglakiem, albo lepiej pilnikiem iglakiem, zrobić taką faskę tutaj, takie podejście, że my wtedy tutaj na obcasie zostaje nam ta krawędź nienaruszona, lekko iglakiem opiłujemy, co nam pozwoli wejść pod ten kołnierz. Jak pokazałem, sprawa wygląda banalnie prosto, nie trzeba chodzić nigdzie do szewca. Wystarczy kupić takie kleszczyki, no powiedzmy nawet mogą być te tańsze, jak mówię, ważne jest, żeby tu ta część nie była, nie załamowała się do środka, te chwytna, tylko wystawała, żeby po prostu można było fajnie jak to złapać za ten kołnierz. O, tu jest ten obcięty, żeby można było, jak mocno wbijemy, o, jak mocno złapiemy, to one nam albo zejdą w dół, albo nam ścisną, także nie powinno być problemu z wyciągnięciem tego fleczka. Dziękuję, do usłyszenia.